Cześć wszystkim. Cześć. Dajcie znać tutaj na czacie, czy nas widać i słychać. No to jest standardowe pytanie na każdym. Standardowe pytanie. Każdy webinar Tak. musi się zacząć. Czy nas widać i czy nas Każdy słychać? musi powiedzieć teraz, czy nas widać A, i i słychać. widać ile głosów od razu. Tak, Wow, okej. okej. Cześć, cześć Małgorzata, Cześć cześć wszystkim. Zuza, cześć. Okej. Witajcie na webinarze na temat user experience bez tajemnic. Bez tajemnic, tak jest. Dzisiaj jest z nami ekspert w tym temacie, Wojtek Popiela z Webmetrik. Cześć Wojtek. Bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie. Wojtek opowie nam o tym, na co i jak patrzeć, by utrzymać procesy pod kontrolą w waszych sklepach internetowych i dostarczać customer experience z najwyższej półki. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką dzisiejszego spotkania. Super, cały czas przybywacie. Poczekamy jeszcze chwilę na spóźnialskich. Ja powiem tylko ze spraw technicznych, że ten webinar jest nagrywany. Link z tym webinarem trafi do waszych skrzynek po świętach. Wy, jako zapisane osoby, będziecie mieli pierwszeństwo w zobaczeniu tego nagrania. Później wideo znajdzie się na naszym kanale na YouTube, którego adres potem wam tutaj wkleję na czacie. Na naszym kanale znajdziecie wszystkie poprzednie webinary, te zapisy i tak naprawdę mnóstwo wiedzy i inspiracji na temat waszych stron internetowych, sklepów. Także zapraszam do tego kanału. Wojtek przygotował dzisiaj prezentację przede wszystkim dla właścicieli sklepów internetowych, którzy szukają sposobu na zwiększenie sprzedaży dzięki właśnie usprawnionym procesom. I tak naprawdę ta prezentacja jest też dla każdego, kto chce dowiedzieć się, jak te procesy usprawniać w swoim sklepie. Więc ja jestem przekonana, że szykuje się potężna dawka wiedzy od Wojtka. Jeżeli będziecie mieli do Wojtka pytania, na pewno on odpowie po prezentacji. Zapisujcie je sobie tutaj na czacie, ja będę je wyłapywać, postaram się i spisać, żeby Wojtek miał do nich dostęp po presce. No a teraz zostawiam Was z naszym gościem, Wojtkiem Popielą, który pewnie już nie może się doczekać, żeby Ja Wam już jestem w przekazać blokach wiedzę. startowych już od samego rana, Okej. Okay. także. Wojtek, scena jest Twoja. Okej, rozumiem, że te takie regulaminowe 2 minuty to jest ten czas, który tutaj daliśmy. Tak. I teraz możemy startować. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to, że przybyliście tak licznie. Jest mi bardzo miło. I przechodzimy do tej prezentacji, którą tutaj dla Was przygotowałem. Zaczynam od takiej informacji, że na pewno w każdym e-commerce, jak i w każdym produkcie cyfrowym istnieją procesy, z którymi nic się nie robi. I teraz opowiem Wam trochę w tej prezentacji o tym, dlaczego tak się dzieje, uporządkuję trochę teorię oraz co można zrobić właśnie z tymi nieuporządkowanymi procesami albo z takimi, o których się nie myśli w biznesie, który jest cyfrowy. Ale najpierw jeszcze tak króciutko, tylko skąd się tutaj wziąłem. Bardzo ładnie mnie tutaj Adrianna przedstawiła, ale na rynku już jestem 13 lat. Zajmowałem się najpierw jako wykonawca programowaniem, potem przeszedłem do zarządzania projektami produktów cyfrowych i informatycznymi. Rozwijałem startupy również z tej branży, a obecnie właśnie przeszedłem do optymalizacji konwersji i tego user experience, ponieważ gdzieś właśnie prowadząc projekty, realizując projekty, dostrzegłem, jak ciekawym światem jest właśnie user experience oraz dostarczanie użytkownikom jak najlepszych jakości doświadczeń. I zafascynowało mnie to do tego stopnia, że związałem z tym swoją przyszłość zawodową i otworzyłem również agencję, która się tym zajmuje. Także nie jestem tutaj z przypadku i mam nadzieję, że dostarczę Wam wartość. No dobra, idziemy dalej. W takim razie, dobra, zaczynamy od bardzo ogólnej myśli, tak, że korzystanie z e-commerce, jak i z każdego produktu cyfrowego jest pewnego rodzaju podróżą dla użytkownika. Nie? Każda podróż składa się z różnych kroków, tak? Mamy proces, w którym mamy różne etapy. I możemy zrobić tak. Oj, bo mi się przekliknęło. O. Nie, że jest to suma pewnych doświadczeń. Nie? Nasza podróż może być dla kogoś na należnym poziomie postrzegana. Tak? Może to być podróż pozytywna, może mieć jakieś negatywne momenty, tak? I tak dalej. Nie? Także jest cała suma doświadczeń, które towarzyszą tej podróży, wykonywaniu pewnych rzeczy, osiągania pewnych zamierzonych celów. I teraz
bardzo dobra informacja, którą warto zapamiętać, to że mamy realny wpływ na to, na kształtowanie tych doświadczeń. To nie jest tylko tak, że odpalamy jakieś narzędzie cyfrowe, czy to sklep internetowy, czy jakąś aplikację, czy stronę internetową, no i jakby nasza rola się kończy, tak? I co się dzieje dalej, to jest już jakiś tam jakby taka inercja, tak? Że to się po prostu dzieje, nie mamy na to wpływu. Mamy bardzo realny wpływ na kształtowanie doświadczeń. I właśnie z myślenia o tym, jak kształtować doświadczenia, pojawiło się w ogóle myślenie o czymś takim jak user experience albo customer experience, czyli te popularne bardzo skróty, które gdzieś możecie pewnie wyłapać w internecie, jak UX i CX, nie? Także tutaj możemy tak o tym właśnie myśleć. No i teraz uporządkujemy trochę buzzwordy. Nasza branża, ogólnie branża IT, tak, branża e-commerce, branża szeroko pojęta kreatywna, tak, tworzenia produktów cyfrowych, ich prowadzenia, sprzedaży w internecie i tak dalej, jest cała wypchana po korek różnego rodzaju mądrymi słówkami, tak. Buzzwordy, czyli takie słowa, które robią szum, tak? Które niekoniecznie niosą za sobą jakąś realną wartość, ale są takimi słowami, które robią pewien szum, tak? Powstaje bardzo dużo pojęć na rynku, bardzo często po to, by właśnie sprzedawać nowe usługi, by ubierać w nowe szaty stare elementy, tak żeby po prostu robiły pewnego rodzaju hype, także żeby to się ludziom podobało i myśleli, że tutaj jest robione nie wiadomo co. A jak zobaczycie, sprawy, można o tych sprawach mówić prosto, a niekoniecznie trzeba. Nie są one proste, ale można o nich prosto mówić. Taka jest jakby myśl tej takiej części teoretycznej, do której właśnie teraz będziemy przechodzić. No i teraz myślenie o tych doświadczeniach ma swoje źródło w takich czterech kluczowych elementach. I tutaj mamy architekturę informacji, mamy coś, co nazywamy human-computer interaction, czyli interakcja człowiek-komputer, mamy coś, co nazywamy interfejsem użytkownika oraz usability, czyli inaczej użyteczność. No i omówimy sobie te cztery pojęcia, ponieważ one są kluczowe do tego, bo ustalają takie pewne podwaliny pod to, żeby myśleć o optymalizacji różnego rodzaju procesów, które z kolei dostarczają określonych doświadczeń. No i pierwsza rzecz to jest architektura informacji. Najprostsza definicja tego to jest po prostu pewne uporządkowanie danych i informacji w różnego rodzaju systemach. Najprostszy przykład takiego systemu to jest na przykład biblioteka, tak? Idziemy, szukamy danej książki, one są uporządkowane w określony sposób. Gdyby nie były uporządkowane, znalezienie czegokolwiek byłoby prawdopodobnie niemożliwe, nie? Więc stworzenie takiego sposobu katalogowania, tak, i etykietowania, uporządkowania elementów jest bardzo ważne. Na przykładzie naszym, takim cyfrowym, w sklepie internetowym, no to są na przykład kategorie, tak. Jeśli mamy sklep, gdzie tych kategorii jest, nie wiem, 3-4, no to nie mamy żadnego problemu. Ale kiedy wchodzimy do sklepów, które mają tych kategorii dziesiątki, no to już zaczyna być pewien problem, tak. Jak ludzie rozumieją te kategorie, tak, gdzie będą szukać określonych rzeczy i tak dalej. I jakby stworzenie architektury informacji, opracowanie jej stanowi duże wyzwanie, tak, a jednocześnie usprawnia w całości proces. Interfejs użytkownika. Tutaj jest to taki skrót właśnie UI, nie, czyli User Interface. Nie, są to wszystkie elementy, to jest zbiór elementów, który umożliwia komunikację z urządzeniem. I to jest bardzo ważne, że oczywiście znowu, nie, jesteśmy tutaj w naszej bańce i myślimy pewnie o e-commerce, tak, o interfejsie użytkownika jako to, co mamy w sklepie internetowym, co możemy na przykład kliknąć albo w aplikacji, ale to nie jest pojęcie tylko i wyłącznie ze świata komputerów, tak? To jest ogólny sposób komunikacji z urządzeniami, z maszynami i tak dalej. Także to jest dużo, dużo szersze, ale my oczywiście skupimy się na tym troszeczkę węższym znaczeniu jakby z naszej branży. No i teraz historycznie
mieliśmy, jakby mamy takie cztery główne obszary, nie? Mamy coś takiego jak interfejs linii poleceń. Być może kojarzycie, programiści czasem z tego kojarzą, wyskakuje takie okienko, zazwyczaj czarne, coś tam wpisują, jakieś komendy, coś tam się dzieje, tak? I w ten sposób współpracują z komputerem, nie? Tak jak kiedyś był system taki jak DOS, nie? Gdzie wpisywało się po prostu określone polecenia i tak dalej, nie? Potem mamy interfejsy graficzne, czyli ten, który jest absolutnie najpopularniejszy, takim jak Windows, tak, gdzie mamy te wszystkie okienka, klikamy przyciski i tak dalej, i to wywołuje określone akcje systemu, nic nie musimy robić, nie musimy pisać żadnych poleceń, one się jakby wywołują poprzez kliknięcie danego elementu. Nie? Potem mamy interfejsy głosowe, coraz popularniejsze, wszelkiego rodzaju, nie wiem, Google Assistant, nie wiem, Siri i tak dalej, no to są takie rozwijające się, oraz interfejsy mózg-komputer, czyli takie już bardzo eksperymentalne, bardzo zaawansowane, takie prace trwają na świecie, między innymi po to, by wspomagać osoby niepełnosprawne, gdzie mogą na przykład, nie wiem, za pomocą, można powiedzieć, myśli kierować komputerem, czy za pomocą, nie wiem, ruchek gałek ocznych, takie interfejsy też istnieją. No i teraz taka ciekawostka z tym pierwszym, czy w przypadku linii poleceń może być mowa o tym, że są jakieś doświadczenia użytkownika. Chciałbym, żebyście po tym slajdzie zostali z taką myślą, że doświadczenia użytkownika to nie jest tylko to, co jest wizualne, nie? Więc to jest bardzo często utożsamiane w taki sposób, że mamy jakąś grafikę, tak, że mamy jakiś projekt graficzny jakiegoś produktu cyfrowego i że to jest UX. Otóż nie, to tak naprawdę jest projekt właśnie graficzny, to jest interfejs użytkownika, jego wygląd, jego estetyka i tak dalej, a doświadczenia to jest coś więcej, więc tutaj interfejsy linii poleceń również mogą mieć swoje doświadczenia i polegają na przykład na tym, że w określony sposób nazywają się komendy, tak? Są jakieś podpowiedzi, są jakieś, nie wiem, informacje o pomocy i tak dalej, i tak dalej. Także jakby opracowanie tego też niesie za sobą doświadczenia, które ten użytkownik ma, mimo że nie ma, albo jest w szczątkowej formie jakaś graficzna reprezentacja tego. Nie? I jeszcze co bardzo istotne, to, że interfejs użytkownika to nie to samo co interfejs. Istnieje takie pojęcie jak interfejs, czyli na przykład wymiana informacji pomiędzy systemami, to nie jest to samo co interfejs użytkownika. Tutaj myślimy właśnie o tym, że to jest sposób komunikacji z człowiekiem. No i teraz, jeśli mówimy o tych interfejsach, to mamy też całą dziedzinę nauki, która zajmuje się tymi interakcjami, tak? I oni z jednej strony badają, jak interfejsy są używane, oraz jak je projektować tak, żeby były używane po prostu lepiej, nie? Jak człowiek wchodzi w interakcję z maszyną tego typu. Także jest cały dział myślenia o tym i badania tego i projektowania tego typu rozwiązań, więc w ten sposób. Dobra, przejdziemy. No i teraz mamy usability i to jest bardzo często tłumaczone jako użyteczność, zdarza się też jako funkcjonalność i to jest pewna cecha interfejsów użytkownika, nie? Czyli tego UI. Nie? Jest to cecha mierzalna, ponieważ jesteśmy w stanie określić, w jakim stopniu coś jest użyteczne. Nie? Można porównywać systemy, można porównywać ich wersje, więc można porównywać różne pomysły, koncepcje i w ten sposób określić, czy coś jest użyteczne mniej lub bardziej. Nie? To nigdy nie jest zero-jedynkowe, o tym musimy pamiętać. No i oczywiście łatwiej jest narzekać, niż mówić to, co jest dobre, czyli zdecydowanie łatwiej jest zdefiniować, co w danym interfejsie nie działa, niż co w danym interfejsie jest fajne. Także w ten sposób to wygląda. No i teraz odrobinę definicji, to jest zmiary z normy ISO, czyli mamy tutaj, jest to miara wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika, z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia danych celów przez określonych użytkowników w danym kontekście. No i tutaj te słowa, które pokolorowałem na ten nasz turkusowy kolorek, to nie jest tak, że sobie takie zrobiłem, ponieważ tak mi się podobało, tylko one dają takie absolutnie najważniejsze trzy składowe, tak? O tym, że użyteczność to jest jakaś satysfakcja. Ktoś czerpie satysfakcję z korzystania z jakiegoś interfejsu, tak? I przez określonych użytkowników, nie? Czyli to nie jest
to nie jest jakby dla wszystkich takie samo, nie? Tylko jest pewna grupa osób, tak, która czerpie tą określoną satysfakcję i ostatni element w określonym kontekście. Nie? Czyli mamy tak naprawdę trzy składowe, które mogą się różnić, tak? Ponieważ różną satysfakcję mogą czerpać różni użytkownicy w różnych kontekstach, a nasz interfejs, nasz produkt będzie ten sam. Nie? Więc to jest bardzo, bardzo istotne, że nie ma czegoś takiego, że to wszystko jest dla każdego, tak? O tym będzie mowa za chwilę. Zobaczycie, jak to wygląda. Ponieważ ta uniwersalna użyteczność jest czymś, co można nazwać takim świętym graalem, tak? Każdy szuka tego, czy są takie zasady, czy są takie sposoby, że na przykład będziemy projektować produkty, czy sklepy, czy jakiekolwiek innego rodzaju interfejsy w określony sposób, jeden i na przykład będzie to zawsze generowało najwyższą możliwą sprzedaż, tak? I każdy by chciał mieć taką złotą checklistę, tak? Że jakby ktoś taką wymyślił, to by był pewnie bardzo bogatym człowiekiem. I tutaj kłam takiemu myśleniu zadaje taki eksperyment związany z eye trackingiem. Eye tracking, czyli za pomocą gałek, jakby mierzenie ruchu gałek ocznych, tak? I tutaj pokazano taki eksperyment. Mamy obraz, na którym widzimy, jak tam wchodzi jakiś człowiek, tak, po prawej stronie jest rodzina, ktoś wstaje, tak, z fotela i grupy użytkowników dostały różne zadania. No i pierwsza grupa dostała polecenie, żeby po prostu obejrzeć ten obraz, tak po prostu. Nie? I widzimy, że te ruchy gałek ocznych no, są takie, no, biegają po całości. Nie? W drugim zadaniu, tym po prawej, zostało podane polecenie, żeby oszacować, jaki jest status majątkowy tej rodziny na obrazie. W kolejnym poleceniu dano takie polecenie, żeby określić, jaki jest wiek osób na tym obrazie. I tak dalej, nie? Jakby tutaj mamy różnego rodzaju zadania. No i jak zobaczymy, nawet na poziomie fizjologicznym, taki, który absolutnie nie możemy kontrolować, czyli na poziomie takiej fizjologii, na poziomie biologii, w sposób niekontrolowany, w sposób automatyczny, nasz mózg zupełnie inaczej zaczął postrzegać te elementy, które są na tym obrazie. Nie? To na przykład szczególnie interesujące jest, kiedy było do oszacowania wiek osób i widać, że ruch gałek ocznych przeskakiwał i skupiał się na twarzach, nie, bo potem jakby jesteśmy w stanie określić, ile ktoś ma lat. Nie? Więc uniwersalna użyteczność, która jest związana bardzo z percepcją człowieka, z postrzeganiem rzeczy, nie istnieje również na poziomie takim biologicznym, jest to udowodnione, że ona po prostu nie istnieje, tak? I tyle. I musimy pracować z kontekstem, musimy pracować z różnymi osobami, tak? W zależności, kto by patrzył na ten obraz, jakie dostałby zadanie, czego by szukał i tak dalej, to może być, może się bardzo różnić nawet na poziomie takim zupełnie nieuświadomionym przez człowieka. A niby patrzymy na to samo, bo przecież obraz się nie zmieniał. Także uniwersalna użyteczność ogólnie też nie istnieje. Istnieją oczywiście pewne próby zdefiniowania uniwersalnych zasad, ale to nigdy nie będzie zero-jedynkowe. Tak jak zero-jedynkowe nie jest myślenie o doświadczeniach czy o użyteczności. Nie, nie, coś nie jest nigdy jednoznacznie użyteczne lub jednoznacznie nieużyteczne. To zależy od kontekstu. No i tutaj przedstawiam wam dwóch przesympatycznych panów. To jest Don Norman oraz Jacob Nielsen. To są takie nazwiska, które w świecie UX-a, jak wpiszecie gdzieś w Google'a, to zobaczycie, że no każdy się na nich ich cytuje. My zresztą posiadają też potężną firmę związaną z optymalizacją UX i wiele, wiele pojęć zostało ukutych właśnie przez tych panów. Są jednymi z najbardziej popularnych, także będą się tutaj przewijać i no i tak właśnie wyglądają, jak na tym zdjęciu. No i teraz pierwszy z tych panów, właśnie Jacob Nielsen, powiedział, że użyteczność składa się z szeregu elementów, nie? Pierwszym z tych elementów, nie będę nawet próbował wymawiać tego ładnie po angielsku, mój angielski jest bardzo, bardzo słaby akcent mam, także byłoby śmiesznie potem na YouTubie. Więc pierwszy z tych rzeczy to jest łatwość nauczenia się przy pierwszym kontakcie, nie? Czyli dostajemy pewnego rodzaju interfejs i
tak naprawdę jesteśmy sami w internecie, korzystając z aplikacji, tak korzystając ze sklepów, jesteśmy po prostu sami znani na siebie. Nikt obok nas nie będzie siedział i nie będzie nam mówił, co jak działa, tak? Także łatwość nauczenia się jest bardzo, bardzo kluczowa i jest jednym z głównych składników. Nie? Efektywność to jest ogólna efektywność tego, jak ludzie korzystają z danego systemu, nie? Jak można z niego korzystać wygodnie i szybko. Zapamiętywalność, dostajecie jakąś aplikację, dostajecie jakieś rozwiązania, kreator produktowy, cokolwiek i załóżmy mija, nie wiem, miesiąc, dwa od jego ostatniego użycia, wracacie i czujecie się jak w domu, nie? Tak jak z jazdą na rowerze, nie? I albo się czujecie, albo się nie czujecie, nie? Bo może być tak, że się nie czujecie i wtedy coś z tą użytecznością jest nie tak. Potem częstotliwość popełniania błędów. Pewnie każdy z nas chociaż raz miał tą średnią przyjemność obcować z rozwiązaniami rządowymi, na przykład z jakimiś formularzami, które ciężko wypełniać, które mają wiele stron, wiele pól. Siedzimy przy takim formularzu godzinę i go wypełniamy i potem popełniamy jakiś błąd, próbujemy go naprawić i okazuje się, że nasz progres gdzieś zupełnie przepadł i jesteśmy w bardzo, bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Tak? Tutaj widzę już ktoś na czacie pisze właśnie ZUS, PUE i tak dalej. Ja nie będę tutaj wskazywał palcem, bo mnie jeszcze ktoś pozwie z rządu i po co mi to, ale jest to bardzo, bardzo niekiedy frustrujące, tak? Jakby popełnianie błędów przez użytkownika i łatwość ich cofnięcia jest bardzo, bardzo istotna, nie? Jakby to jest istotne, żeby to można było łatwo zrobić. No i satysfakcja, bardzo ogólna miara, ale mimo wszystko jest ona mierzalna, jest możliwe zmierzenie satysfakcji w sposób taki badawczy korzystania z danego systemu. Także takie elementy wskazał Jacob Nielsen, pionier tutaj w dziedzinie doświadczeń. I teraz stworzyli panowie też taką bardzo ładną definicję właśnie tego user experience, do którego w końcu dochodzimy. Nie? Te wszystkie definicje, które poznaliśmy, teraz łączą się w jedną i mamy informację o tym, że user experience jakby zawiera w sobie, tak, wszystkie aspekty końcowego użytkownika, jego interakcji z firmą, usługami i produktami. Nie? Czyli to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie, bardzo błędnie utożsamiane niekiedy tylko z interfejsem, tylko z wyglądem czy z jakimiś funkcjami. Tak naprawdę to jest absolutnie, absolutnie wszystko, co możemy zaoferować klientowi. Tak? Całą naszą firmę, całe nasze usługi, nasze produkty, wspaniały branding, nie? Wspaniały kontakt z klientem i tak dalej. Tutaj oczywiście mogę z całą pewnością CyberFolks wskazać właśnie, jaki oni mają wspaniały brand, tak? Jak świetnie są obecni w internecie, jak prowadzą swoją markę. To jest również user experience. To nie jest tylko to, że strona CyberFolks wygląda tak czy inaczej, tak? Ma takie czy inne elementy. To jest dużo, dużo szersze i to wychodzi zupełnie poza świat cyfrowy. Nie? Więc ważne, żebyście zapamiętali, user interface, czyli interfejs użytkownika, użyteczność, która jest cechą tego interfejsu oraz user experience, co jest szerokim pojęciem wychodzącym i jakby zawierającym w sobie wszystko, wszelki styk z marką, to nie są te same rzeczy, mimo że bardzo często one są stosowane gdzieś tam wymiennie i tak dalej i jest po prostu w tym wszystkim bałagan, a niekiedy ten bałagan jest robiony, można powiedzieć, specjalnie, tak jakby pojawiają się nowe pojęcia i tak dalej, no po to, by robić trochę szumu marketingowego, żeby te usługi sprzedawać i one robią jeszcze więcej szumu w tym wszystkim i są buzzwordami. Także, ale te podstawy, które tutaj zobaczyliście, no to one jak najbardziej obowiązują. To są realne rzeczy, o których warto myśleć. Zrobimy sobie teraz kilka jeszcze przykładów. Widzimy tutaj właśnie taki interfejs użytkownika, czyli mamy samochód, tak, i bardzo ładny, nowoczesny, tak, elektroniczny, można powiedzieć. Każdy by pewnie taki, każdy by mu się taki podobał. Nie? I wszystko wydaje się w nim bardzo fajne, nie? Bardzo nowoczesne, bardzo, bardzo w porządku. No i teraz mamy też coś takiego, nie? Jakby radio z jakiegoś dużo starszego systemu. Nie? No i teraz jeśli byśmy rozważali pewną estetykę, no to myślę, że większość z nas pewnie by powiedziała, okej, no to jest naprawdę fajne, tak? To robi wrażenie, nie?
wybieram to, tak? Ale estetyka to jest coś zupełnie osobnego i bardzo często pomijalnego, jeśli chodzi o zwiększanie sprzedaży i optymalizację konwersji w produktach cyfrowych. Estetyka jest, każdy ma jakąś, każdy ma jakiś gust. Liczy się użyteczność. I teraz, czy to znacznie starsze rozwiązanie może być bardziej użyteczne? Otóż tak, może być dużo bardziej użyteczne, chociażby dlatego, że jadąc drogą, tak, skupiając się na tym, co jest przed nami, mamy tutaj możliwość bardzo łatwego takiego fizycznego stosowania tych pokręteł. Tak? Nawet były badania na ten temat, że ogólnie ekrany dotykowe w samochodach no, sprawdzają się pod kątem użyteczności i bezpieczeństwa dużo, dużo gorzej. Nie? Także w ten sposób to wygląda, nie? Niż ekran typowo dotykowy, nie? Który tutaj pomimo, że jest lepszy wizualnie, tak ciekawszy, nowocześniejszy, to mimo wszystko może być użytecznościowo po prostu gorszy. Także w ten sposób. I teraz idąc dalej i podsumowując takie myślenie o tej użyteczności, którą zaraz przerzucimy na grunt e-commerce, mamy dwa przykłady. Nie? Czy któryś z tych samochodów jest lepszy? Tak? No i teraz jest tutaj dosyć wyraźny dowód na to, że to zależy dla kogo i w jakim kontekście. Tak? Jeśli ten Mercedes, jeśli chcemy pojechać pewnie, nie wiem, z żoną na romantyczną kolację, bądź z mężem, no to pewnie jadąc nim po drodze miejskiej, no to zdecydowanie wybralibyśmy samochód, który znajduje się po lewej stronie. Tak? Ten sam samochód w warunkach takich, które wymagają zupełnie innego typu pojazdu, to po prostu by nie zdawał egzaminu. Więc jego cecha użyteczności zmienia się w zależności od tego, w jakim kontekście i przez kogo jest używane. Tak samo ten wspaniały Nissan Patrol po prawej stronie byłby no, pewnie dużo mniej zasadny do używania na drogach, nie wiem, asfaltowych. Nie? Także w ten sposób to wygląda. Więc te doświadczenia użytkownika, widzicie, są bardzo zmienne i musimy brać to pod uwagę. Idziemy dalej. No i teraz taka myśl, nie? Że istnieją słabe sklepy, nie? Słabe pod kątem wizualnym, przygotowania i tak dalej, które mimo wszystko dużo sprzedają i doskonałe sklepy pod tym kątem, które sprzedają mało. Nie? No i teraz dlaczego tak się dzieje? Nie? Musimy pamiętać o tym, że one mogą dostarczać pewnej wartości. Nie? I tutaj widzimy myślenie o wartości, jaką dostarcza produkt cyfrowy, czy nasze rozwiązania e-commerce i tak dalej. Nie? Że jakby użyteczność, tak, czy estetyka, czy pewne funkcjonalności, one mogą nie wystarczyć. Tak? Może się okazać, że zainwestujemy w to dużo pieniędzy, ale to po prostu nie będzie działało. Nie? I teraz dlaczego? Dlatego, że na wartość składa się cały szereg elementów, które widzimy tutaj w tych różnokolorowych kółkach. Tak? Z jednej strony oczywiście, żeby budować wartość, nasz produkt, nasz interfejs musi być użyteczny, nie? Musi być funkcjonalny, ale musi też wzbudzać pożądanie. Ludzie muszą chcieć naszych produktów, muszą chcieć naszych rzeczy, które oferujemy, tak? Naszej oferty. Tak? Jeśli tego nie ma, nieważne jak bardzo byłby użyteczny, funkcjonalny i jak dobrze przygotowany, sprzedaży nie będzie. Nie? Musi być dostępny, musi budzić zaufanie, tak? Nie? I musi być łatwo znajdowalny. Jeśli te elementy będą spełnione, to zbudujemy wartość, a dopiero wartość sprzedaje, tak? Optymalizacja doświadczeń użytkowników to jest dostarczanie wyższej wartości. Nie? To jest myślenie bardzo holistyczne. Nie? Jak tutaj zobaczycie na tym bardzo prostym wykresie, że ten customer experience, czy to jest user experience, łączy ze sobą biznes, łączy ze sobą użytkownika, jego potrzeby, łączy ze sobą technologię. Także trzy nierozerwalne elementy muszą być spełnione. No i teraz, jeśli myślimy o użytkownikach, to bardzo często myślimy w takim kontekście, że to jest jakaś grupa, nie? Że to jest jakaś grupa w miarę jednolita, tak? I bardzo często spotykam się w swojej pracy, że jeśli kogoś pytam o jego grupę docelową, no to jest grupa na zasadzie, okej, no to są, nie wiem, tam kobiety w wieku takim i takim, które, nie wiem, mają dzieci, coś tam dla tych dzieci kupują, nie? I to jest jakiś bardzo ogólny opis, nie? I to jest taki opis o każdym. Nawet mówienie ogólnie, że to są coś użytkownicy, to w jakiś sposób no, zabiera podmiotowość tym osobom i myślenie o nich. Tak? I
Jest takie narzędzie, które się nazywa personami, być może część z was, ręka do góry, kto na czacie, kto ma je spisane i ktoś używa, ma spisane persony, czyli bardzo, bardzo imiennie, tak, bardzo konkretnie przez pryzmat person o tym myślimy, tak? Czyli naszą personą nie jest jakaś tam matka w przedziale o takim czy takim wiekowym i z jakimiś tam cechami, tylko to jest konkretnie jakaś Kasia, tak? Jakaś Ania, jakiś Piotr, jakiś Michał i tak dalej. Konkretna osoba, która ma konkretną historię, konkretne potrzeby, konkretne obawy, nie? I spisanie takich person oraz używanie ich, to jest bardzo ważne. Tutaj Małgorzata pisze, że ma spisane persony, bardzo mnie to cieszy. Dają takie podmiotowe podejście, nie? Zupełnie inaczej projektuje się rozwiązania i myśli się o potrzebach Kasi, inaczej się myśli o potrzebach właśnie Małgorzaty, inaczej o potrzebach Wojtka i tak dalej, ale niż się mówi o jakiejś grupie, tak, która jest bliżej nieokreślona. Nie? Więc dajemy to podmiotowe podejście, tak? Możemy zrozumieć ich potrzeby, bo mamy je spisane, mamy je w jakiś sposób wyobrażone. Mamy takie ludzkie podejście, to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne, nie? Że w biznesie bardzo często to wszystko jest takie, wiecie, staje się mechaniczne, nie? I nie ma tego ludzkiego podejścia, że tam po drugiej stronie są realni ludzie, realni użytkownicy, nie? Więc to jest bardzo istotne. Ujednolicę to myślenie w całej organizacji, tak, pozwalają one na lepszą komunikację, no bo kiedy mamy punkt odniesienia, kto jest naszymi klientami, no to możemy się lepiej komunikować w naszym zespole, tak, bo wszyscy patrzą w jedną stronę. To nawet na poziomie biznesowym jest łatwiejsze, no bo idę na przykład do jakiejś agencji marketingowej, nie wiem, jakiejś agencji robiącej jakieś usługi dla mnie, to mogę im pokazać, nie, kto jest, jakie persony mam, nie, jak o tym myślę i wtedy mam pewność, że ci ludzie myślą przynajmniej w większości tak samo, nie? No i daje to weryfikację zasadności działań. Kiedyś po LinkedInie taki mem sobie gdzieś tam latał w postach, gdzie była podana grupa docelowa i to byli tam mężczyźni w wieku tam chyba 60-70 lat, jakoś tak. Mężczyźni, którzy mają duże budżety, i tak dalej, tak jak taki krótki opis był. No i do tej grupy było powiedziane, że pasuje zarówno tam książę Karol, jak i na przykład Marilyn Manson na przykład, nie? Więc już widzimy wtedy, że to możemy bardzo łatwo się rozminąć w tych naszych wyobrażeniach, nie? Że może być sytuacja taka, że okej, okay, robimy coś, co pasuje do grupy docelowej, ale zupełnie nie pasuje do naszych realnych person, tak? Grupa docelowa może być po prostu za szeroka i wpadają do tego worka ludzie, którzy pozornie spełniają wszystkie kryteria, ale w rzeczywistości są zupełnie osobnymi osobami i pozakładam, że książę Karol i Marilyn Manson niekoniecznie są do siebie podobni, mimo że mają bardzo podobne cechy, jeśli chodzi o grupę docelową. No i takie nasze persony, jak już je tworzymy, one powinny być konkretne, tak? Powinniśmy pisać bardzo konkretne informacje o tych osobach, nie pisać jakichś bajek, jakichś nie wiadomo jakich fabuł, nie wymyślać, tak? Tylko bardzo konkretne, zwięzłe, realistyczne, czyli nie popadamy w takie bajkopisarstwo, nie popadamy w fabularyzację, tylko w bardzo realistyczne scenariusze, tak? Powinny być uporządkowane, są narzędzia, które właśnie pokazują, jakie rzeczy powinniśmy opisać w tych personach. I możemy się tego trzymać, nie musimy tego wymyślać zupełnie sami. No i dwa najważniejsze punkty, stąd te wykrzykniki, powinny być aktualne, to znaczy to nie jest tak, że to jest narzędzie, które robimy raz na początku gdzieś tam, nie wiem, myślenia o tych użytkownikach i potem nikt tego nie aktualizuje, bo po prostu rynek się zmienia, nasze informacje o użytkownikach się zmieniają, one rosną, tak, weryfikujemy swoje założenia, niekiedy możemy się bardzo pomylić w tym, co myśleliśmy o użytkownikach, ale może być zupełnie inaczej. No i używane, to jest bardzo ważne. Jeśli już je stworzyliśmy, to się niestety bardzo często dzieje tak, że stworzyliśmy je, one trafiają do szuflady i nikt ich nie, o nich nie pamięta. Kiedyś ktoś na jakimś spotkaniu, a my mieliśmy persony, robiliśmy, jest fajnie. No i co z tego, że je zrobiliśmy, nie? Także bardzo warto z tych person korzystać. Nie? Istnieje coś takiego też właśnie jak protopersona, czyli jeśli na początku niewiele o tych użytkownikach pewnie wiemy i to są bardziej właśnie nasza intuicja, nasza wiedza własna, jakieś wyobrażenia, pewne założenia i potem możemy je weryfikować, rzeczywistość zacznie je weryfikować, zaczynamy zbierać informacje różnymi metodami, o tych metodach będzie jeszcze za chwilę
z protopersony tworzy się dopiero ta docelowa persona, nie? Czyli zaczynamy, no od czegoś trzeba zacząć, o, takie, taka mądrość ludowa tutaj, więc od protopersony możemy zacząć. Nie? No i teraz mówiliśmy na samym początku o tej podróży. No i teraz, skoro mamy personę, wiemy, kto jest naszym użytkownikiem, to możemy zacząć myśleć o optymalizacji konwersji jak o pewnej podróży. Nie? I możemy stworzyć mapę tej podróży. I teraz taka mapa, ona opisuje ten kompleksowy proces. Tak? Jest tworzona w kontekście tej wybranej persony. Trzeba pamiętać o tym, że ta podróż może być różna w zależności od tego, kto jest naszym użytkownikiem. Może mieć różne etapy, może mieć różne postrzeganie rzeczy i tak dalej. Więc pamiętamy o tym, że jest persona, to jest też do niej odpowiednia mapa. Każda podróż może mieć alternatywne ścieżki dojścia do tego. No i bardzo ważne, piszemy językiem i pojęciami użytkownika. To jest taka rzecz, na którą też chciałbym Wam zwrócić szczególną uwagę. Bardzo często, kiedy myślimy o swoim biznesie, to myślimy pojęciami tymi naszymi. Nie? Czyli bardzo łatwo się w tym pogubić, ponieważ jesteśmy w swojej bańce pojęć, w swojej bańce wiedzy, tak? Mamy podobną wiedzę w branży i tak dalej i myślimy, że wszyscy ją mamy. I jeśli zaczniemy o tym myśleć pojęciami użytkowników, to zobaczymy dopiero, jak różne może to być od naszych wyobrażeń, tak? Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby starać się poznawać te pojęcia, poznawać to, jak ludzie myślą o naszych usługach, i tyle, nie? Chociażby znowu tutaj nawiążę do CyberFolks. Oni mają szczególnie trudne zadanie, jeśli chodzi właśnie o myślenie pojęciami użytkowników, ponieważ są firmą, która ma pojęć technicznych bardzo dużo, nie? I z jednej strony klientów, którzy na pewno rozumieją te pojęcia, ale też bardzo dużo klientów, dla których to jest po prostu, mam stronę i chcę, żeby ona działała i tyle. Nie? I gdzieś tam pojawiają się pojęcia jak domena, nie? Serwer, hosting, nie? FTP i tak dalej, różne pojęcia zaczynają się mieszać i bardzo trudno zachować taką pewną, taką bliskość z użytkownikiem, nie? I taka mapa powinna być właśnie pisana takim językiem, jeśli mamy taką personę, która właśnie nie jest specjalistą z branży, pisać jej językiem, jej pojęciami, bo wtedy jesteśmy w stanie tworzyć fajne, dobre, sympatyczne komunikaty, które coś komuś mówią i prowadzą go przez ten świat. Także to jest bardzo istotne. Nie? I teraz, co jest bardzo istotne w takiej mapie, jak i w ogóle o myśleniu o doświadczeniach, to jest to, żeby łączyć świat offline i online. Jeśli chodzi o doświadczenia użytkowników, mając sklep internetowy, bardzo często zapominamy o tym, że sklep internetowy zaczyna się i zazwyczaj kończy w świecie fizycznym, w świecie offline, nie? Czyli online jest tylko pewnym elementem, tak? Tam może ktoś znalazł reklamę, tam może ktoś wszedł do sklepu, przeszedł proces zakupowy, ale gdzieś pomiędzy tym wszystkim i gdzieś na początku i na końcu jest świat online, nie? Czyli być może zadzwoniłem do sklepu, być może nie wiem, z kimś porozmawiałem, tak? Może napisałem na czacie i tam już jest jakiś kontakt z żywym człowiekiem, tak? Potem dostałem paczkę, nie? Ona przyszła już do mnie zupełnie fizycznie, tak? Poszedłem, nie wiem, do paczkomatu czy do jakiegoś, nie wiem, kurier przyjechał i tak dalej, może musiałem złożyć deklamację i to są już rzeczy bardzo, bardzo fizyczne. I bardzo często w optymalizacji sprzedaży zapominamy o tym aspekcie, że ten świat fizyczny istnieje, a nie tylko świat online. No i jeśli chodzi właśnie o doświadczenia, o tą całą podróż, jest taka teoria, która się nazywa teorią początku oraz tego piku, końca i tego piku, która mówi o tym, że ludzie budując wspomnienia, budując naszą pamięć, nasz umysł w ten sposób działa, to pamiętamy z danej interakcji, czyli na przykład chociażby, nie wiem, z zakupu, ten taki szczytowy moment oraz ten najgorszy i teraz ten końcowy, przepraszam. I teraz w zależności od tego, czy ten szczytowy moment będzie bardzo dobry, czy bardzo zły, albo ten końcowy będzie dobry lub zły, to tak może zostać zapamiętana cała nasza interakcja, nie? Także jeśli na przykład mamy do czynienia ze sklepem, który miał kreatywne, zabawne reklamy, świetną komunikację, doskonałą obsługę, świetny interfejs, a na samym końcu się okazuje, że paczka jest źle zapakowana, nie wiem, coś się wydarzyło z tym przedmiotem, potem proces reklamacji był męczący albo nie wiem, cokolwiek innego, to na nic te wszystkie starania, tak? Jakby ta interakcja dużą prawdopodobieństwem zostanie zapamiętana jako po prostu zła, nie? Z drugiej strony bardzo często jest tak, że jakiś, nie wiem, projekt czy jakiś
jakieś przedsięwzięcie idzie źle, ale na samym końcu wszystko kończy się ok i na przykład klient jest zadowolony i mówi, że ogólnie było dobrze, wystawia pozytywną opinię i tak sobie można wtedy pomyśleć, kurde, no nie szło za dobrze, a jednak był zadowolony. No właśnie to może wynikać również z tego, nie? Że jakby finalnie to się udało. Nie? Także myśląc o mapie i o podróży użytkownika i o naszych sklepach internetowych, o naszych rozwiązaniach cyfrowych, warto, żebyśmy pamiętali o tym, że są takie elementy, które możemy po prostu, mogą pójść po prostu źle, tak? Czy po prostu mówiąc kolokwialnie, możemy bardzo spieprzyć i wtedy wszystko na marne, tak? Wysiłek całego procesu może pójść bardzo źle. I jeśli któryś z tych elementów przeoczymy albo nie będziemy o niego dbali, to jest bardzo możliwe, że będziemy szukali, co się dzieje. Przecież wszystko jest świetnie zaprojektowane, doskonale działający sklep, świetny, szybki, nie wiem, funkcjonalny i tak dalej. Dlaczego ludzie, nie wiem, przestają kupować albo są niezadowoleni, albo nie wracają? No właśnie to może wynikać z tego, że o którymś procesie, być może tym fizycznym, zapominamy. No i teraz spróbujemy sobie taką mapę z mojego doświadczenia stworzyć. Opowiem wam trochę krótko o tym. To już miało miejsce sporo czasu temu, bo to już 5 lat, kiedy urodziła się moja pierwsza córka. No i żona była w szpitalu, tak? No i oczywiście na ostatnią chwilę zostawiłem to, mówię, kupię fotelik, tak? No i okazało się to dosyć sporą wyprawą, także tak jak ten obrazek z Władcy Pierścieni, no to mniej więcej pasował do tej sytuacji. Także miałem na to chyba tam 2 dni do czasu wypisu ze szpitala, no i zaczęła się moja podróż, nie? No i teraz etapy takiej podróży, jak można je zdefiniować. Nie? Mamy pierwszy etap, gdzie urodziło się dziecko, tak? Przed nim był jeszcze jeden etap, ale to wiecie, to o tym nie będziemy mówić. Potem zacząłem szukać sklepu, nie? Czyli najpierw mam jakieś doświadczenie ze świata fizycznego, tak? Mam jakąś motywację, jakąś konkretną historię. Nie? Szukam sklepu, czyli trafiłem gdzieś do internetu, mogę szukać na przeróżne sposoby. Potem korzystam z jakiejś porady, bo nie wiem, jaki fotelik kupić. Czekam na dostawę, odbieram i montuję w samochodzie. Nie? Etapy wydają się bardzo proste. Nie? Co może pójść źle? No i teraz mamy akcje. Nie? Kiedy mieliśmy etapy, to mamy teraz jakieś akcje, jak znaleźć fotelik. No, najpierw szukanie sklepu w Google, tak? Potem porównanie modeli, potem przeczytanie artykułu na blogu i rozmowa z konsultantem. Nie? Bo oczywiście tych akcji może być dużo, dużo więcej, albo też może być ich mniej. Nie? Tutaj akurat wypisałem te najbardziej kluczowe. Nie? Na każdym z tych etapów, zauważcie, to nie jest tak, że to jest tak sobie po prostu poza waszą kontrolą. Na każdym z tych etapów jesteście w realnym stanie sposób na wpłynąć, nie? W jakikolwiek sposób. Czyli chociażby dobrze się pozycjonować, mieć dobre reklamy, tak? Dać dobrą porównywarkę, nie? Skoro ludzie porównują, jeśli macie taką wiedzę, jeśli ona wypływa z jakichś narzędzi, które wcześniej sobie zamapowaliście z takiej podróży, to możecie na to odpowiedzieć, nie? Możecie stworzyć dobre artykuły na blogu, nie? Możecie mieć dobrych konsultantów albo w ogóle mieć jakichś konsultantów, nie? Także w ten sposób, więc są jakieś akcje, nie? Potem w mojej głowie i w takiej mapie też pojawiają się pytania, które spisujemy, nie? Czyli w mojej głowie się pojawiło, czym kierować się przy wyborze, nie miałem pojęcia, jak najłatwiej w ogóle montować taki fotelik w samochodzie, czy w ogóle zdążę za te 2 dni, czy nie wiem, co zrobię, tak? I jak ocenić poziom ochrony tego fotelika, nie? Takie pytania się pojawiały. Użytkownikom ich podróży pojawiają się rozmaite pytania. Tutaj są wypisane takie 4. I warto te pytania zdefiniować. Pojawiają się też, jak w każdej podróży, chwile radości, tak? Poradnik, który czytałem, wyglądał rzetelnie. Cieszyłem się, że znalazłem dobry materiał, nie? Jest podany mój model auta, do którego ten fotelik pasował, nie? Jest wideo poradnik w montażu, bardzo fajna rzecz, tak? Oraz pojawił się jeszcze do tego kompetentny doradca, który mnie jakby finalnie przypieczętował ten wybór. Także to jest chwila radości. Ale pojawiają się też tak zwane punkty bólu, nie? Czyli na przykład wybrany model, ten fajny, o którym poczytałem, o którym się dowiedziałem, który pasował do mojego auta, okazał się niedostępny. Nie? Było niejasne do końca oznaczenie cech w tych produktach. Nie? Nie wiedziałem do końca, czym są jakieś tam certyfikaty bezpieczeństwa, nie znałem się na tym, nie było dodatkowego opisu. Nie? A finalnie paczka okazała się niezbyt dobrze zabezpieczona. No i teraz mamy zdefiniowane pytania, te chwile radości, mamy te chwile bólu, tak, mamy w ogóle ogólną motywację, cały kontekst tego wszystkiego. No i teraz mamy możliwości, tak? I właśnie ta mapa służy nie tylko do tego, żeby sobie powiedzieć, o, jest tak i tak, tylko żeby
znaleźć możliwości, nad którymi warto pracować i opracować sobie po prostu plan, całą strategię działania. I tutaj w naszym przypadku na przykład wypisałem to, żeby dodać lepszą legendę oznaczeń. Ja chyba nie rozumiałem tych oznaczeń, no to tutaj wygrałby na przykład sklep, który by to zrobił, tak? Ponieważ bym powiedział, dobra, oni zrobili to lepiej. Nie? Tutaj dali mi jakąś informację, tak? Można lepiej zabezpieczyć na przykład jakieś produkty, jeśli to jest problem, nie? I na przykład poprawa komunikacji dostępności, nie? Na poprzednim slajdzie zidentyfikowaliśmy, że moim jakby bólem było to, że okazało się, że coś było niedostępne, a wydawało mi się, że dostępne jest, no więc tutaj możemy w ten sposób zadziałać. Oczywiście, tak jak widzieliście wcześniej, to można robić dużo więcej rzeczy, to trzeba opracować metodą warsztatową w swojej organizacji, na przykład z pomocą agencji, bądź w swoim zespole różnie można działać i tych możliwości po prostu szukać. Tylko istotne jest to, po to się to robi, żebyśmy szukali tego w określonym kontekście dla określonych użytkowników, a nie żeby to było tak po prostu rzucone gdzieś tam i był z tego bałagan. No i życie pisze scenariusze, nie, w którym biznes może odegrać znaczącą rolę. Biznes działa wtedy, kiedy dostarcza wartość. Nie? Może być najpiękniejszy, najbardziej funkcjonalny produkt. Jeśli on nie dostarcza wartości, jest po prostu bez sensu, tak? Wtedy po prostu nie sprzedaje. Więc po to poznajemy te scenariusze, żeby zaproponować wartość. No i teraz mamy kolejną technikę, jaką jest scenariusz użytkownika, który nam może się bardzo przydać. No i tutaj jest informacja taka, że Kasia zajmuje się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Dziś odwiedzi po raz pierwszy nowego odbiorcę usług opiekuńczych. Wychodząc z domu, chce upewnić się co do adresu zamieszkania odbiorcy i zakresu działań do wykonania. Włącza aplikację i sprawdza szczegóły wizyty na ten dzień. I to jest akurat przykład korzystania z aplikacji dla osób, które świadczą tego typu usługi. I to jest pewien scenariusz, który mówi nam o wszystko na temat tego, co musi robić produkt, żeby on miał sens. I teraz rozbijamy to wszystko na konkretne wymagania, gdzie możemy zobaczyć, że żeby ten produkt odpowiadał dobrze na tą historię, no to musi wyświetlać listę chronologicznie, wyświetlać adresy, tak, wyświetlać imię i nazwisko jakichś odbiorców usług, nie? Wyświetlać jakiś zakres usług ze zlecenia opiekuńczego, dać możliwość przejścia do mapy Google i jakieś oznaczenia tych wizyt. Nie? Także w ten sposób możemy szukać, spisywać te nasze pomysły. Nie? To jest akurat scenariusz nie ze sklepu internetowego, ale z aplikacji internetowej do podmiotu publicznego, który projektowałem, ale bardzo fajnie pokazuje, jak możemy pracować z tego typu materiałem. No i teraz, kiedy już wiemy, jak mapować te nasze procesy, jak dawać pewne pomysły, jak o tym myśleć, oczywiście w pewnym skrócie, tak, bo nie mamy tyle czasu, żeby omówić wszystkie metody, to możemy przejść do optymalizacji tych procesów. Jeśli jesteśmy czegoś świadomi, mogliśmy to zidentyfikować, to teraz jesteśmy w stanie to zoptymalizować. I są tak naprawdę trzy lub dwie, to zależy jak to liczyć, metody eksperckie oraz badawcze i analiza danych. Nie? No i przejdziemy najpierw do eksperckiej, czyli są jacyś specjaliści, tak? Są jacyś specjaliści, którzy mają jakąś wiedzę i używają określonych technik. Jedną z takich technik są heurystyki użyteczności i możemy optymalizować nasze procesy, nasz interfejs za pomocą takich wytycznych, jak powinien działać system cyfrowy. Jedną na przykład z takich heurystyk, tych heurystyk jest 10, powstało też ich jeszcze tam dodatkowe jakieś, ale to tak 10 jest tych takich kanonicznych, można powiedzieć. One na przykład mówią coś takiego, że na przykład użytkownik musi widzieć zawsze status systemu, nie? Czyli na przykład mamy sklep internetowy, w którym mamy koszulki i możemy wgrać własny wzór, to kiedy wgrywamy plik z tym wzorem, żeby zobaczyć wizualizację, to system nam pokazuje, ile procent już jest wgrane, jak długo potrwa ten proces i tak dalej. Nie? To jest na przykład przykład spełnienia tej heurystyki. Jeśli tego nie ma, no to już zaczyna kuleć, tak? Bo ktoś się będzie frustrował, nie będzie wiedział, czy to będzie się wgrywało i nie wiem, wizualizowało 30 sekund, czy może 5 minut, czy w ogóle nie wiadomo, co się dzieje w tym systemie i tak dalej. Tak samo wchodzimy na przykład do koszyka, tak, to widzimy jakieś etapy, nie? Bardzo często to jest gdzieś pominięte, nie wiadomo, czy ten koszyk będzie miał, nie wiem, 4 etapy, czy 5, czy nie wiem, czy coś innego, jakiś konfigurator produktowy, nie? Tak samo, nie? Jakby ważne, żeby pokazywać. I tych heurystyk jest 10, możecie sobie o nich przeczytać. I warto zrobić taką analizę swojego produktu cyfrowego właśnie za pomocą takiej analizy eksperckiej. Jest to szybkie oraz relatywnie tanie. Nie?
Jest taka technika też jak wędrówka poznawcza, czyli wchodzimy jakby, zakładamy pewien scenariusz, czyli na przykład nie wiem, zakup chociażby tego fotelika, no i patrzymy na ile nasz produkt cyfrowy nas po tym wszystkim przeprowadza prawidłowo. I oczywiście te techniki można łączyć, także w ten sposób to wygląda. No i teraz mamy takie hasło, że są metody badawcze ilościowe i jakościowe i ich połączenie daje tak naprawdę efekt prawdziwej synergii, nie? Czyli z jednej strony mamy to, co było wcześniej powiedziane jako analiza danych oraz metody jakościowe, gdzie spotykamy się z użytkownikami jeden na jeden. I troszeczkę Wam o tym opowiem, bo to jest taki mój konik oraz clue działalności, jak optymalizuje konwersję w różnego rodzaju produktach cyfrowych. Ilościowo dostajemy odpowiedź co, nie? Ilościowo zazwyczaj utożsamiamy na przykład z narzędziami takimi jak Google Analytics, nie? I to jest bardzo dobre skojarzenie. Nie? Czyli dostajemy odpowiedź na to, co dzieje się w naszym biznesie, co dzieje się w naszym systemie. Czyli na przykład, nie wiem, duża ilość osób, nie wiem, porzuca koszyki albo jak zrobią jeden zakup i już nie wracają, nie? I dowiadujemy się tylko o tym fakcie, nie? A jakościowo robiąc badania, dowiadujemy się tego drugiego elementu, czyli nie tylko co się dzieje, tylko dlaczego to się dzieje, tak? Więc jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie motywacje stoją za tym, jak ludzie działają. I tutaj ponownie można łączyć świat offline i online. Nie? Badania jakościowe mogą być zarówno procesów cyfrowych, czyli na przykład korzystania z naszego sklepu, jak i tego, co dzieje się poza nim. Nie? Możemy się dowiedzieć, jakie są ich motywacje, jakie są ich frustracje i tak dalej w całym procesie, w całym połączeniu obydwu światów, do którego cały czas zachęcam. No i teraz możemy poznać potrzeby, możemy poznać realia w ogóle tego, jak ludzie korzystają i jakie problemy chcą rozwiązać. Nigdy nie pytamy o to wprost. Nie? To nie jest tak, że podchodzimy do jakiegoś człowieka i pytamy go, czego potrzebujesz, tak? No bo każdy powie coś tam. Nie? Jak nie będzie do końca wiedział, to pewnie wymyśli, żeby coś odpowiedzieć. I to są tylko deklaracje. Nie? Jakby nigdy nie ufamy deklaracjom. Nie? To, że ktoś coś mówi, że coś zrobi albo czegoś nie zrobi, to nie znaczy, że tak będzie. Nie, więc nigdy nie pytamy o potrzeby, ale pytamy za to o zwyczaje, o doświadczenia, o jakiś proces decyzyjny, jakieś frustracje i na podstawie tego wnioskujemy, co jest dalej. Także jednym z badań jakościowych są wywiady pogłębione, które warto zrobić i zobaczyć na ile, jakie ludzie mają potrzeby i poznania ich doświadczeń i tak dalej. Także jest to bardzo, bardzo wygodna metoda. Swego czasu optymalizowaliśmy na przykład sklep z hakami holowniczymi i poznanie tego, jak ludzie wyobrażają sobie zakup haka holowniczego, czego o tym procesie nie wiedzą, czego się obawiają i tak dalej, okazało się być bardzo, bardzo ważnym elementem w optymalizacji tego sklepu i stworzenia takich mechanizmów, takich procesów, które po prostu dały bardzo fajne wyniki. To zarówno procesów online, takich jak na przykład możliwość odpowiedniego doboru, wizualizacji, jak taki hak wygląda na samochodzie, tak, jakieś kwestie prawne i tak dalej, jak i zoptymalizować procesy offline, czyli to, że była interaktywna mapa wyszukania warsztatów od razu przy zakupie i umówienia wizyty, gdzie specjalista ten hak montował, nie? Bo to taka nie taka łatwa sprawa jest tak naprawdę. Także na podstawie takich wywiadów można było o całym tym procesie się dowiedzieć, gdzie ludzie mieli te punkty bólu i czego oczekiwali. Testy użyteczności to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Szczególnie jeśli macie troszeczkę nietypowy interfejs, na przykład jakiś konfigurator produktowy. Działa to w ten sposób. Spotykamy się jeden na jeden z użytkownikiem. To może być online spotkanie, może być offline. I ta osoba dostaje pewien scenariusz. Nie? Na przykład takim scenariuszem może być na przykład wyobraź sobie, że idziesz, nie wiem, na imprezę, tak, której motywem przewodnim jest kosmos na przykład. I dobierz dodatki do odzieży, czy jakieś lakiery do paznokci, czy cokolwiek, czy makijaż do tej okoliczności i po prostu kup te produkty, które by ci pomogły super wyglądać na tej imprezie o tematyce kosmicznej. No i patrzymy, jak ludzie to wykonają. Zazwyczaj taki czas trwania tego jest do 60 minut. Jest tam uczestnik, jest moderator tego spotkania, jest jeszcze opcjonalny obserwator i on pozwala robić ewaluację wszelkiego rodzaju prototypów, projektów, gotowych
produktów i już gotowych interfejsów, dzięki czemu odkrywamy różnego rodzaju problemy z użytecznością, ale nie tylko słuchając tego, co ktoś mówi, tylko przede wszystkim obserwując, co on robi, jak on sobie z tym radzi, i wtedy możemy zidentyfikować takie bardzo newralgiczne punkty i po prostu je zoptymalizować. I teraz bardzo często pada pytanie, nie, kogo do tych testów brać, nie? Czy to tak ludzie z ulicy będą? Nie, to są ludzie podobne do person, po to definiowaliśmy te persony, one będą nam towarzyszyć cały czas, to narzędzie, jakim jest persona, dzięki czemu możemy zrobić screener, czyli ankietę przesiewową, i bierzemy potencjalnych użytkowników, przedstawicieli różnych segmentów, przeciętnych użytkowników, nie heavy userów, to jest bardzo ważne, no, natomiast oczywiście nie bierzemy zawodowych testerów, nie? Także takie testy użyteczności warto w takim razie robić w różnych segmentach ze swoimi potencjalnymi klientami i obserwować ich zachowania. One się mogą różnić w zależności od tego, jaki jest kontekst naszego produktu. Nawet możemy iść krok dalej, jeśli na przykład mamy zamiast e-commerce, możemy mieć, nie wiem, jakąś aplikację albo proces sprzedażowy, który jest w określonym kontekście, na przykład bilet parkingowy. Nie? Aplikacja do kupowania biletu parkingowego będzie miała zupełnie inny kontekst, warto zrobić to terenowo, żeby zobaczyć, jak ludzie korzystają na żywo z tej aplikacji i jak kupują te produkty właśnie będąc gdzieś tam w biegu, tak, gdzie no nie jest tak wygodnie, jak usiąść przy biurku i sobie coś klikać na dużym monitorze. No i tutaj znowu po raz trzeci wybija ta myśl, żeby nie myśleć jedynie o online, tylko jak zobaczycie, tutaj jest to wymieszane, nie? Czyli co warto badać, są metody takie jak tajemniczy e-klient, czyli metody, pewnie kojarzycie tajemniczego klienta, taka metoda kontrolingu bardziej i sprawdzania standardów w sklepach fizycznych, gdzie ktoś wchodzi i weryfikuje, na przykład tak, tam obsługa obsłużyła, nie, czy ktoś doradził, a jak tam produkty były na półkach i tak dalej. Wersja cyfrowa tego również istnieje i jest bardzo szerokim badaniem cyklicznym, gdzie możemy sprawdzać, jak to wszystko działa i zobaczyć właśnie obsługę klienta przed i po zakupie, czyli zobaczyć, jak nasze biuro obsługi klienta działa, nie? Jak działa automatyczna komunikacja z klientem, ona niekiedy może bardzo kuleć. Możemy przeprowadzić jakość z samej strony, czyli tutaj ten świat online, opakowanie i dostawę, czyli offline, naszą komunikację w socialach, obsługę opinii, czyli możemy zweryfikować na przykład, jak nasza obsługa sklepu reaguje na określone opinie, chociażby czy dziękuję za pozytywne, albo czy odnosi się do negatywnych, nie? Jak działają procesy zwrotu produktów i reklamacja, obsługa sytuacji stresowych i niestandardowych i inne obszary według zadanego scenariusza. Możemy nawet przebadać konkurencję pod tym względem, żeby zebrać trochę informacji na temat tego, jak działają nasi konkurenci. Nie? I tutaj warto się zastanowić w kontekście tych wszystkich badań, nie? Zarówno tych offline, jak i online. Nie? Kiedy ostatnio w waszych biznesach sprawdzano, jak pracownicy realizują procesy sprzedażowe, nie? W jakim stanie dochodzą paczki, jak są zapakowane. Spotkałem się z tym u wielu klientów, że paczki były w jakichś losowych kartonach, tak? To też przynosiło realne straty przy skali. Nie? Czy klienci otrzymują komplet informacji, tak, o promocjach, o ofercie, nie? Czy są zachęceni do finalizacji zakupu, na przykład w trakcie tego kontaktu, nie? Jak pracownicy sobie radzą w ogóle w sytuacjach nieszablonowych, to też może być szalenie istotne. To również można przebadać. Nie? I tajemniczy klient to jest właśnie takie badanie kompleksowe, nowy wymiar odpowiadający na potrzeby łączenia światów offline oraz online, który łączy w sobie zarówno te metody jakościowe, badawcze, jak i cykliczną kontrolę jakości na przeróżnych segmentach, o których już tutaj mówiliśmy. Nie? I tutaj mamy jeszcze bardzo ładny turkusowy, czy też jak ktoś powiedział, miętowy wykres, gdzie mamy badania UX, takie właśnie jak testy użyteczności, jak wywiady, tak, to jest cały szereg też innych metod, jak analityka danych, czyli analityka ilościowa, gdzie dowiadujemy się, co się dzieje i używamy tutaj na przykład Google Analytics, tak, oraz tajemniczego e-klienta, gdzie wychodzimy poza te ramy cyfrowe i mamy całe nasze procesy, które być może kuleją, a nic z tym nie robimy, możemy w końcu coś z tym zrobić i wziąć je pod uwagę. No i teraz po co to robić? No właśnie po to, żeby doświadczenia zmieniały się w pieniądze, bo to po prostu optymalizuje jakość. No i teraz pytanie, o ile można zwiększać, nie? I tutaj niekiedy bardzo, bardzo niewielki wzrost może przynosić bardzo realne korzyści. Tutaj jest takie przykładowe wyliczenie,
I bardzo ważne jest to, że inwestycja w doświadczenia użytkowników, ona nie wymaga zwiększania budżetów na przykład na inne formy promocji. Czyli mamy reklamę, tak długo jak wrzucamy pieniądze w reklamę, to ona działa. Kiedy przestajemy wrzucać pieniądze w reklamę, to po prostu nas nie widać. A w user experience, jak wrzucimy pieniądze, zoptymalizujemy proces, to na jakiś czas, oczywiście nie na zawsze, bo nic nie jest na zawsze, sytuacja na rynku jest zmienna, ludzie się zmieniają, rynek się zmienia, ale na długi czas jesteśmy w stanie zoptymalizować doświadczenia tak, że więcej wyciskamy z tego ruchu, który pozyskujemy, bo taka jest też idea, tak? Taka jest idea, że optymalizujemy doświadczenia użytkowników, nie musimy właśnie zwiększać innych budżetów, ponieważ wyciskamy z tych budżetów ile się da i po prostu wygrywamy, stajemy się też bardziej konkurencyjni i teraz, kiedy tak mocno już od kilku lat ruszył świat cyfrowy, no to tym bardziej musimy być konkurencyjni i dbać o te doświadczenia użytkowników. Czasy, w których po prostu obecność w internecie sprzedawała, już dawno minęły, teraz ta obecność musi być jakościowa, ludzie szukają jakości i szukają indywidualnego, ludzkiego podejścia, a to może zapewnić właśnie dobrze opracowane persony, dobrze opracowane mapy, dobrze zaplanowana na ich podstawie strategia, poznanie tych użytkowników, spotkanie się z nimi, obserwacja ich zachowań, słuchanie ich historii zakupowych, ich historii, doświadczeń, motywacji i dopiero wtedy jesteśmy w stanie działać naprawdę dobrze. I to był ostatni slajd i zobaczcie, że idealnie wypełniłem tutaj to, że będzie to trwało godzinę. No to teraz co, może pytania w takim razie, ktoś mi tutaj pomoże. Cześć, tak. Bo widzę, że pytań jest bardzo dużo i oj, ale tutaj jest dużo różnych wypowiedzi. Okay. To może zaczniemy od tego, dlaczego, może myślę, że to nie dotarło, dlaczego warto wprowadzić personę, dlaczego warto tworzyć personę, jakby co nam to daje, bo niektórzy tutaj na czacie stwierdzili, że niekiedy się nie da, niekiedy to nie jest potrzebne. Chciałabym znać twoje zdanie, dlaczego warto. Znaczy, odpowiedź jest, myślę, dosyć prosta. Jeśli biznes nie jest po prostu czymś, co sobie istnieje i ktoś przychodzi i sobie coś z tego bierze, tak? No, po drugiej stronie są ludzie, tak? I jakby biznes robimy przede wszystkim dla ludzi, po to, by dostarczać im wartość, a pieniądze przychodzą same. One są, to jest tak naprawdę coś, powiedzmy, trochę efekt uboczny. Jest to oczywiście taki główny cel biznesu, żeby zarabiać, ale tak naprawdę jeśli myślimy w biznesie o pieniądzach, no to pewnie za bardzo nie zarabiamy. Nie zarabiamy na tym, kiedy dostarczamy wartość. A dostarczamy wartość, kiedy wiemy, dla kogo ją dostarczamy i kiedy pokazujemy tej osobie, że on jest ważny dla nas. Nie? Tutaj jest wiele przykładów marek, które właśnie postawiły przede wszystkim na użytkowników. Zresztą wasza marka jest jedną z takich. Ale dzisiaj słodzę wam, przepraszam, ale tak. Ale to się samo, bardzo, bardzo słodzę, ale to nie tylko dlatego, że przyszedłem akurat tutaj do waszego webinaru, ale tak właśnie jest. Nie? No, można tworzyć hosting w ten sposób, że po prostu są serwery, bierzcie sobie i fajnie działają. No i miło, nie? To są serwery dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie, ale nie chcemy się za bardzo znać. Wiecie, lubimy się, ale nie chcemy za bardzo wchodzić w szczegóły. No i to pokazuje tą różnicę w podejściu. Tak? Jeśli dobrze znamy, skupiamy się na użytkownikach, poznajemy ich, no to dopiero wtedy zaczynamy budować markę, która jest skupiona najpierw na człowieku i jego potrzebach, a pieniądze pewnie przychodzą same. Nie? Więc w ten sposób to widzę. Okej. Okay. Mam jeszcze pytanie i tutaj jeden z naszych gości zadał je. Co tak naprawdę nasi goście mogą zrobić już teraz? Jakby od czego zacząć? Jakby jeżeli dla nich temat jest taki nowy, nigdy o nim nie słyszeli, od czego powinni zacząć w tych działaniach? Myślę, że przede wszystkim powiedzieć sobie w pewnym momencie, bo oczywiście może być tak, że biznes w jakiś sposób się kręci, tak? I jest w miarę okej. Okay. Ale chcemy oczywiście, by go skalować, by kręcił się lepiej. Jeśli do tej pory nie było za dużo myślenia o tym użytkowniku, o tych jego potrzebach, to pierwszy krok w ogóle to jest takie powiedzenie sobie, rozpoczynam ten proces. Będę stawiał to na pierwszym miejscu, tak? To nie chodzi o to, żeby teraz nagle wyciągnąć jakieś mądre książki, nie wiem, wydać kupę pieniędzy na jakieś agencje i tak dalej. Na początku postawmy sobie najpierw to jako cel i uznajmy to jako wartość i upewnimy się, że w organizacji też ludzie postrzegają to jako wartość, że zaczynamy iść w tym kierunku. A potem dopiero dobierać metody, spisać naszą wiedzę o biznesie i tak dalej. Kiedyś miałem takiego klienta,
No był ciekawy sklep sportowy, który sprzedawał deski snowboardowe i robił to bardzo dobrze, ale miał nieuporządkowane procesy w ten sposób, że miał niewiele spisanych rzeczy i wystarczył jeden warsztat, by kilka rzeczy z niego wyciągnąć. Jedną z tych rzeczy, którą szczególnie zapamiętałem, było coś takiego, że jak kupujesz deskę snowboardową, to musisz w ogóle wiele cech tam wziąć pod uwagę jako klient, tam wagę, wzrost, jakieś tam przeznaczenie, intensywność i tak dalej. Więc to nie jest proste i bardzo często ludzie kupują deski, a potem się okazuje, że nie jest to dobra deska, tak, dla niego. I ten klient, mój klient robił w ten sposób, że on dzwonił do każdego zakupu, naprawdę do każdego zakupu podnosił telefon, dzwonił i upewniał się, czy ta osoba dobrze dobrała parametry, czy ma na ten temat wiedzę, czy jest doświadczonym snowboardzistą, czy nie, i tyle. Nie? I robił niesamowitą robotę, niesamowitą rzecz. Nie? Po prostu personalnie poświęcał czas, którego zupełnie nie musiał robić, i dzwonił do tych klientów. I teraz podczas warsztatu okazało się, że odpowiedź, jak zwiększyć u niego znacznie konwersję, bo tak się też stało, była w nim, ponieważ ja powiedziałem, kurde, facet, robisz niesamowitą robotę, tylko na tym sklepie nigdzie to nie jest napisane. I on dodał po prostu na stronie taką informację, że do każdej sprzedanej deski jest bezpłatna konsultacja ze specjalistą. Jak kupisz, to zadzwonimy do ciebie. I tyle. I to była niesamowita rzecz. I bardzo często jest tak, że od czego zacząć? Usiąść i zatrzymać się na chwilę w tym biegu, nie? Bo to jest trochę tak, że bardzo często nie mamy czasu wymyślić koła, więc pchamy wózek, nie? Bo nie ma czasu, tak? Albo biegamy z pustą taczką, nie? To też tak niekiedy jest, bo cały czas jest presja sprzedażowa i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę się zatrzymać, pomyśleć o tym, że to jest ważne, I dać sobie trochę czasu i spisać na początku właśnie rzeczy, które są w moim biznesie, swoje wyobrażenia o klientach, o tym, co robimy, po co robimy, skonsultować to z kimś, a potem można już myśleć o metodach badawczych, optymalizacji konwersji, być może skorzystać z usług agencji, być może, nie wiem, z usług freelancerów, cokolwiek, nie? To już potem no, to czasami wystarczy jakaś mała zmiana. Tak, niekiedy to jest bardzo mała zmiana. To jest bardzo często, jest tak, że klienci mają wyobrażenie, że jak pójdą i zaczną robić jakieś badania, czy będą się starali przejść w kierunku tej klientocentryczności tak zwanej, to jest takie ładne pojęcie, tak, to że będą musieli wszystko przebudować, wydać na to jakieś niesamowite pieniądze i no po prostu no nie ma co rozpoczynać, bo nie uciągniemy. Nie? A to nie jest prawdą. Nie? Niekiedy detale o tym decydują. Tak? Detale, diabeł tkwi w szczegółach. Także akurat w tym wypadku to może nie diabeł, ale większa sprzedaż. Okay. Basia spytała, w jaki sposób robisz, a preferujesz testy użyteczności, czy online, czy za pomocą nagrania ekranu, jak po prostu jest tobie wygodniej i jak jest skuteczniej? Okej, to już nie mówię. No tak, swego czasu było przed COVID-em, tak zwanym, no było tak, że jakby te testy takie, żeby się spotykać, były dużo bardziej popularne. Potem przyszła pandemia i trzeba było się całkowicie zorganizować w 100% na online. Powstał szereg świetnych narzędzi, takich na przykład jak Lookback, narzędzie, które nagrywa ekran, nagrywa kamerkę użytkownika, pozwala z nim po prostu rozmawiać i też obserwować to, co on klika. Wszystko jest nagrywane, audio, wideo, rewelacyjne narzędzie, także zarówno online, jak i offline można to robić i z powodzeniem. Są fajne narzędzia na rynku, które to umożliwiają i tyle. Okej. Okay. Tutaj nie pamiętam imienia, a ktoś zapytał, które metryki w Google Analytics mówią nam o tym dobrym, złym doświadczeniu użytkownika, jakby od których zacząć, z jakich skorzystać? Wiesz co, nie ma na to jednej odpowiedzi. Myślę, że jeśli w ogóle wchodzisz w świat analityki internetowej, jeśli jesteśmy już na takim poziomie, że to nam coś da, bo myślenie o analityce internetowej musimy zacząć od tego, że to też nie jest coś, że w gąszczu tych danych za pomocą analityki eksploratywnej, czyli w jakimś zbiorze danych znajdziemy jakieś takie bomby, które nam coś tutaj wskażą i obierzemy drogę. Mając analitykę internetową i zajmując się tym, będziemy mieli takie małe korekty kursu po prostu, po których będziemy dochodzić do lepszych wyników. I tak naprawdę opracowanie, które metryki są dla naszego biznesu istotne, które są na przykład takim wskaźnikiem, w którą stronę iść, w którą stronę idziemy, co się dzieje, to jest coś do opracowania trochę per nasz biznes, nie? No bo to może się różnić w zależności od tego, co robimy, tak? I dla kogo. I to jest rola dla analityka produktowego, z których usług warto skorzystać, z których konsultacji warto skorzystać. Ja akurat nie jestem analitykiem produktowym, to też od razu powiem. Ja się zajmuję badaniami jakościowymi przede wszystkim.
Więc w ten sposób i po prostu opracować sobie ten cel. Ale w analityce produktowej jest też bardzo często tak, że im mniej tych metryk, tym lepiej. To znaczy, że wybieramy ich jak najmniej konkretnych, które pokazują nam określone jakby poziomy efektywności. Nie? I za pomocą tego możemy patrzeć, czy jesteśmy na dobrym kursie, czy też nie. Okej. Okay. A Paweł pyta, czy mógłbyś jeszcze raz powtórzyć nazwę tego narzędzia, o którym mówiłeś? Lookback. Ja mogę go nawet tutaj... Nie płacą mi za to, jakby co, ale mam nadzieję, że zaczną. Okay. Więc w razie czego wystawię. Jak ktoś słucha z Lookbacka, to wiecie, wisicie mi fakturę za to. Wrzuciłem właśnie na czat, także tam pewnie gdzieś zobaczycie. Bardzo fajne narzędzie do badań z użytkownikami. Dobra, super. To chyba Kasia napisała, że nie ma gotowych rozwiązań UX dla wszystkich. Mm-hmm. Myślę, że to temat rzeka dla ciebie. Tak, tutaj, tak. No. Tutaj pojawiły się jakieś małe zarzuty, że nie było przykładów różnych sklepów, więc jakbyś mógł odpowiedzieć może na te zarzuty, dlaczego tak się stało i czy właśnie UX, można opowiadać o UX w kontekście dla wszystkich. No to w sumie tak jak było na jednym z tych slajdów z tym obrazem, z tym white trackingiem. No nie ma. Po prostu zawsze jest jakiś kontekst, tak, określony i on to nie jest tak, że można zrobić coś dla wszystkich. Mam jeden taki przykład, tylko kurde, nie mam screena niestety, także tutaj zawiodłem, ale w sposób prezentacji produktów na przykład trudnych dla specjalistów, tak? Mamy coś takiego bardzo często w sklepach, że mamy kafelki takie obok siebie, także w jednym rzędzie na przykład widzimy 4 produkty, nie? Załóżmy, że to jest kwiaciarnia i widzimy 4 bukiety, nie? A pod spodem są kolejne 4, nie? Więc mamy już 8 bukietów, nie? I tam jest prosta informacja, to jest bukiet róż, to jest bukiet tulipanów, to jest bukiet tam jeszcze jakieś inne, nie? Ten jest tam na urodziny, a ten jest tam dla teściowej, nie? Także w ten sposób, nie? I jakby to ogólnie jest dosyć dobry układ w większości sklepów, ponieważ daje taki efekt, że widzimy wiele produktów, więc trochę możemy się zainspirować, może ten nas zaciekawi, może ten się zaciekawi, no i jakoś to będzie. A w wielu sklepach specjalistycznych jest z kolei tak, że mamy taką jedną dużą belkę i one są jedne pod drugim, także widzę jednocześnie mało produktów, ale widzę bardzo dużo od razu na listingu ich cech, nie? Czyli takich na przykład jak nie wiem, no jakieś cechy techniczne, załóżmy, że to są jakieś nakrętki albo śruby i tak dalej, nie? Więc tam zupełnie inna jest ta użyteczność i gdyby tak przedstawić bukiety, to by pewnie nie działało, bo trzeba było scrollować, miałbym tam szczegóły, nie wiadomo jakie tych bukietów, nie? No to nie jest zbyt użyteczne, zbyt przydatne, tak? A z kolei dla specjalisty to jest absolutnie wymagane, więc chociażby tutaj, no jakby grupa docelowa może to robić, nie? Jakby w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w jakim sklepie, czy w jakim rozwiązaniu, no to nie wszystkie triki jakieś, czy jakieś pomysły będą po prostu działały na te same osoby, bo one mają inne wyobrażenia, inne potrzeby i tak dalej. Jakby albo, bo to jest tak, albo kogoś traktujemy indywidualnie, traktujemy nasze persony, po to je tworzymy, albo wszystkich próbujemy traktować tak samo. Jest stare przysłowie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie? I to tak mniej więcej w ten sposób działa. Nie? Nie da się pogodzić niektórych rzeczy ze sobą. Nie? I tyle. Jasne, rozumiem. Okej, okay, no to myślę, że wybrnąłeś. Więc mam nadzieję. Ale zapraszam razie czego do dyskusji na LinkedIn. Tak, właśnie. Wrzuciłam tutaj wam linki do profilów naszych. Jeżeli tak będziecie mieli dodatkowe pytania, to na pewno... Ja bardzo chętnie odpiszę, czy nawet spotkam się na jakimś callu już indywidualnym. Tak. I to jeszcze chciałam powiedzieć, dobrze, że Artur nam tutaj na czacie przypomniał, że jeżeli jesteście z Warszawy albo macie ochotę podjechać na targi e-handlu w czwartek, no to Wojtek i ja też tam będziemy, więc w razie czego możecie osobiście nam powiedzieć o jakiejś opinii na temat webinaru, tak, albo tak zadać jakieś kontrowersyjne pytanie, więc nie ma problemu. No to co, to bardzo wam dziękuję za obecność i dziękuję tobie, Wojtku, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Ja bardzo się cieszę, że mogłem tu z wami być i że wszyscy tutaj się pojawiliście i spędziliście no już ponad godzinę słuchając mojego gadanka, także bardzo wam dziękuję.
Dzięki wielkie. Jak zostaniecie tak wyrzuceni stąd, pojawi się okienko, możecie napisać swoją opinię, ale też bardzo chętnie przeczytamy, jakie webinary chcecie, po prostu jaki temat byście chcieli usłyszeć na następnych webinarach. Chętnie dowiemy się o waszych potrzebach. No ja osobiście uważam, Wojtek, że te przedstawione przez ciebie rzeczy dały mnóstwo inspiracji taki wiesz, do rozpoczęcia w ogóle swojej podróży. Być może będzie okazja jeszcze, żeby zrobić jakiś bardziej zaawansowany temat, może z wielką chęcią. Trochę ich mam w rękawie, więc masz, okej, okay. Zapraszajcie. To super. Dobrze, to bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia na następnym webinarze. Trzymajcie się, hej. Cześć, hej.